Witam wszystkich na moim kanale YouTube. W tym filmiku pokażę Wam, jakie dwa nowe narzędzia pojawiły się w moim warsztacie. Pierwsze narzędzie to jest taka przystawka do wiercenia. Więcej o tej przystawce będzie w treści filmu. I drugi to jest taki przenośny stojak wiertarski. Jak widzicie, mocuje się go do wiertarki i razem z nim możemy po prostu prostopadłe otwory do jakiejś płaszczyzny wykonywać. Można też ustawić sobie jakiś kąt. Zapraszam do oglądania filmu i do zasubskrybowania mojego kanału. Jeśli chodzi o wiercenie w przedmiotach mniejszych, no to wszystko kładę na wiertarkę stołową i po prostu wiercę pod kątem 90 stopni ten otwór. Często zdarza się tak, że chcemy wykonać otwór prostopadle do płaszczyzny. No i tutaj problem jest taki, na przykład ze ścianą, że nie da się jej położyć właśnie na taką wiertarkę stołową, tylko trzeba podejść z wiertarką właśnie do ściany i wywiercić ten otwór z ręki. I często jest to bardzo jak gdyby uciążliwe. Dlatego zakupiłem sobie takie dwa narzędzia, które bardzo ułatwiają mi pracę z wiertarką. I tutaj pierwsze z nich, no to jest takie narzędzie małe, które umożliwia przytrzymanie wiertła tak, żeby nie ślizgało się po jakiejś śliskiej powierzchni, na przykład po płytce w łazience, ponieważ często jest tak, że próbujemy zacząć robić ten otwór i to wiertło nam tańczy po tej płytce, ponieważ ona jest śliska, no i trudno właśnie ten jak gdyby początek otworu wykonać. I teraz tak, ten pierwszy przyrząd, którego Wam dzisiaj zaprezentuję, no to jest wykonany z plastiku. W miejscu, gdzie styka się z wiertłem, no to są wstawione metalowe tulejki, czyli nie boimy się, że to się szybko wyrobi. Powiem tak, tulejki są utwardzone, więc spróbujcie na przykład jakiś element zahartowany przewiercić zwykłym wiertłem. No to zobaczycie, że w ogóle wiertło go nie chce nawet drasnąć. Z jednej i z drugiej strony są takie specjalne gumki. Te gumki mają za zadanie ustabilizować ten przedmiot, żeby się nie przesuwał na śliskich powierzchniach. Gdybyśmy sam plastik oparli o płytki, no to przesuwałby się ten element i dalej mielibyśmy takie niestabilne wiercenie. Tutaj jak sobie od spodu popatrzymy, no to tak jak widzicie, tulejki nie dochodzą do materiału, w którym wykonywany jest otwór. No i prawdopodobnie jest to tak zrobione, żeby te wióry miały się jak wydostać. Wiertła widiowe mają szerszą końcówkę, więc należy ten przyrząd odwrócić jak gdyby do góry nogami i wtedy ta szersza końcówka jest pozycjonowana przez tą tulejkę wiercącą, ponieważ po tej stronie ta tulejka jest bliżej materiału, w którym wykonujemy otwór. Po boku tego elementu znajduje się taka fałka i ona jest do tego, aby wycentrować sobie te otwory na wałku, czyli jak mamy jakiś pręt metalowy czy jakąś rurkę, no to możemy sobie nawiercić za pomocą tego w tej rurce właśnie otwór lub pod kątem 45 stopni do płaszczyzny wykonać otwór w narożniku. Tak jak tutaj w filmie widzicie, przykładamy na narożnik, wiercimy, no i mamy wykonany otwór, który często na przykład używam do łączenia nóg w stole lub w taborecie. Podczas wiercenia na przykład w ścianie za pomocą wierteł widiowych, no to te luzy są troszkę większe, czyli ten przyrząd służy mi tylko i wyłącznie do tego, żeby utrzymać wiertło w miejscu, w którym chcę wykonać otwór. I teraz do takich większych prac przy majsterkowaniu, no to używam takiego uchwytu wiertarskiego, który można przenosić razem z wiertarką. I ma on właśnie taką przewagę nad tym elementem, w którym możemy użyć 5 wierteł, że tutaj możemy, oprócz tego, że używamy różnych wierteł, to możemy używać też takich specjalistycznych narzędzi, jak na przykład sedowniki, wiertła płytkowe, które wymagają, żeby stabilnie trzymać wiertarkę. W opakowaniu znajduje się imbus, znajduje się rączka, uchwyt i odciąg dla odkurzacza. To też jest bardzo ważne, ponieważ gdy wiercimy w domu, nie chcemy narobić bałaganu, no to taki odciąg od odkurzacza bardzo się przydaje, ponieważ wszystkie te pyły możemy od razu wciągnąć do odkurzacza i jest czysto podczas wiercenia. Aby zamocować tą rączkę, no to musimy jak gdyby od środka wstawić nakrętkę i wkręcamy tą rączkę i rączka jest zamontowana. W rączce można schować sobie jakieś wiertła. Nie każdą wiertarkę możemy zamocować do takiego uchwytu. Wiertarka musi mieć specjalne takie złącze. To złącze wygląda jak walec o średnicy 43 mm i wysokości 25 do 30 mm. W tym właśnie miejscu obejmujemy tą wiertarkę za pomocą tutaj tej objemki.
dokręcamy te dwa imbusy i wiertarka stabilnie siedzi właśnie w tym uchwycie. Za pomocą tego uchwytu możemy wykonywać otwory pod kątem prostym do płaszczyzny. Możemy też pochylić wiertarkę pod kątem 45 stopni w jedną lub w drugą stronę. Musimy tylko poluzować te dwa pokrętła, ustawić kąt i z powrotem jak gdyby zacisnąć te dwa pokrętła. No i wtedy możemy wiercić pod kątem. Ta skala kątowa jest po obu stronach narzędzia, dlatego możemy sobie precyzyjnie ustawić jak gdyby jeden i drugi słupek, przez co mamy pewność, że ten kąt jest zachowany. Na skali kątowej mamy podziałkę co 15 stopni, czyli jest 0, 15, 30 i 45 stopni w obie strony od położenia pionowego, w jedną i w drugą stronę. Powiem, ja wierciłem może 3 otwory za pomocą tego uchwytu pod kątem 45 stopni. Większość otworów wykonuje prostopadle do powierzchni. Jeśli chodzi o wiercenie pod kątem, no to nie możemy wykonywać otworów pod kątem narzędziami takimi jak sadowniki, otwornice, wiertła piórowe, wiertła łopatkowe. Ogólnie o te narzędzia, które potrzebują pilota centrującego. Przy wierceniu pod kątem nie da się tego zrobić, ponieważ ten element centrujący nie dotyka w ogóle drewna i nie jesteśmy w stanie utrzymać tak stabilnie wiertarki z tym uchwytem, żeby nam po prostu nie wyrwało jej z rąk. Całą tą wiertarkę mogę sobie nieść, no i w miejscu, gdzie potrzebuję wywiercić, po prostu przykładam, dociskam, wiercę ten otwór i jest po sprawie. Powiem tak, jeżeli mamy dostęp do takiej wiertarki stołowej i małe elementy wiercimy, no to nie ma problemu, natomiast bez takiego uchwytu ja już nie podchodzę na przykład do wiercenia w ścianie, w jakichś grubszych belkach, gdzie te otwory muszą być prostopadle. Jak się wierci z ręki, to po prostu każdy otwór jest pochylony pod kątem, no i wygląda to bardzo kiepsko. Jeśli mamy do wykonania kilka otworów, z których potem wystają jakieś pręty czy haki. Dodatkowo taki uchwyt możemy sobie przykręcić za pomocą 4 śrub, na przykład do stołu warsztatowego i używać właśnie takiego uchwytu do nawiercania jakichś okrągłych elementów. Czyli tutaj mamy taki stożek i jak włożymy jakiś wałek, no to on zawsze centrycznie w tym uchwycie się ustawi i możemy nawiercić ten otwór prostopadle i w środku tego wałka. Jeśli chcemy wywiercić otwór, na przykład w desce z boku, no to nie musimy mierzyć, trasować tego otworu. Wystarczy, że położymy uchwyt. Tutaj od spodu, jak się przyjrzymy temu uchwytowi, no to jest takie jak gdyby wgłębienie. No i teraz procedura jest taka. Kładziemy uchwyt na desce, obracamy go, żeby zaklinował się z jednej i z drugiej strony i wiercimy otwór. I mamy pewność, że on jest centrycznie w środku deski. Taka niby mała rzecz, a tak bardzo ułatwia pracę właśnie podczas wiercenia otworów. Gdyby uchwyt wiertarski się zaklinował i wiercę otwór i jest on centrycznie w desce. Czyli nie muszę mierzyć grubości deski, tylko odległość, w którym miejscu chcę nawiercić ten otwór. Czyli tak proste urządzenie i tak bardzo ułatwia nam pracę. Za pomocą tutaj tego pokrętła możemy zwiększyć lub zmniejszyć sobie głębokość wiercenia i to jest bardzo dobre, gdy nie chcemy na przykład przewiercić jakiegoś elementu na wylot, ponieważ zależy nam, żeby ta druga strona była bardzo estetyczna i nie było tam otworów po wierceniu. Możemy też zablokować sobie ten uchwyt w pozycji, jaką sobie wcześniej wybraliśmy, czyli tutaj wtedy ta wiertarka jest nieruchoma. I teraz może właśnie opowiem Wam, jak ja ustawiam sobie głębokość wiercenia. I teraz jeśli chodzi o pierwszą rzecz, no to ustawiam tą wiertarkę, na jaką głębokość ma wiercić i blokuję tutaj tym pokrętłem. No i teraz wiem, że właśnie na tą głębokość wiertarka powinna zejść. Czyli po drugiej stronie, tym drugim pokrętłem dociskam na maksa sprężynę, tak żeby już nie było możliwości jak gdyby wciśnięcia tej wiertarki głębiej i blokuję to drugie pokrętło, no i już ta wiertarka jak gdyby głębiej nie wejdzie. I teraz luzuję ten element, który jest ruchomy, no i już mam ustaloną głębokość wiercenia. I teraz mogę sobie wiercić właśnie otwory na jedną głębokość. To jest bardzo przydatne. W miejscu, gdzie ten uchwyt styka się z taką powierzchnią, którą chcemy nawiercić, są takie gumowe podkładki i one zapewniają nam to, że
ta powierzchnia nie powinna się porysować i też ten uchwyt nie będzie przesuwał się na boki, co ułatwi nam wiercenie. Jak przyjrzymy się podstawie tego uchwytu wiertarskiego, no to w tym miejscu mamy taką prostą krawędź i ja używam jej często do tego, żeby wykonywać otwory w linii prostej. O co tutaj chodzi? Mogę sobie wziąć na przykład taką prostą łatę, złapać z dwóch stron ściskami i co za tym idzie, za pomocą właśnie tej krawędzi mogę przesuwać tą wiertarkę i wykonywać otwory. Pewnie wielu z Was to urządzenie przypomina taką frezarkę ręczną, no to od razu z góry uprzedzam, że nie wolno używać tego uchwytu jak frezarki. Czyli nie możecie wpiąć sobie tutaj frezu i po prostu używać jak frezarki, ponieważ jest to bardzo niebezpieczne i możecie uszkodzić ten właśnie uchwyt. A obroty wiertarki są zbyt wolne. I teraz podsumowując te dwa urządzenia, no to za pomocą tego mniejszego urządzenia, które zawsze noszę jak gdyby razem z wiertarką, służy mi ono właśnie do jak gdyby unieruchomienia wiertła na materiale, w który trudno się jest jak gdyby wgryźć. Czyli wiercenia w płytkach, wiercenia w betonie twardym. Często jest tak, że wiercimy i to wiertło szuka sobie jak gdyby miękkiego materiału i przeważnie ląduje w spoinie. A my tam nie chcieliśmy otworu wiercić, tylko w innym miejscu. Jeśli chodzi o ten przenośny stojak do wiertarki, no to praktycznie teraz zawsze go używam do wykonywania otworów poza tym uchwytem właśnie wiertarskim. Czyli albo wykonuję otwory w tym stojaku wiertarskim, albo używam właśnie tego przenośnego stojaka wiertarskiego. Te dwa narzędzia są przeznaczone do majsterkowania w domu. Sprężyny w stojaku wiertarskim są przeznaczone do wiertarki o mniejszej masie. Ja mam założoną wiertarkę dość ciężką i dlatego ona mocniej ściska te sprężyny. To wszystko w tym filmiku. Napiszcie, jak Wy radzicie sobie z otworami, które mają być prostopadle do płaszczyzny lub pod jakimś kątem. Jeśli się podobało, no to udostępnijcie to swoim znajomym. Może oni też zaczną majsterkować w swoich garażach. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inne moje filmy.